A to się już trochę stęskniłem, kochani. Witamy wszystkich widzów programu Szlagierowo i z humorem w kolejnym odcinku. Jak zwykle dziękujemy Państwu za wszystkie komentarze i pozdrowienia kierowane pod naszym adresem w wiadomościach mailowych i na portalach społecznościowych. Dzisiaj w naszym programie spotkamy się z piosenkarzem, tancerzem, imitatorem głosu Aleksandrem Martinezem, który pochodzi z Filipin i jest wokalistą o wyjątkowym głosie, który świetnie odnajduje się w muzyce klasycznej, rozrywkowej, jak i musicalowej. O tym, jak wyglądała jego droga do sukcesu, tego dowiemy się za krótką chwilę. Zawsze zjawiasz się, mówisz, że nie jest źle. Gdy w dłoni trzymam twą dłoń, wtedy świat piękny staje się. Bo przecież łatwiej jest, gdy jesteś tak blisko obok mnie. Wtedy to wszystko ma sens i treść. Niech ta melodia dwóch serc wszystko opowie ci, dobre zmieni, złe dni i ukoi żal. Czy to na jawie, czy w śnie, jesteś blisko mnie tak, że aż tchu jest mi brak, kochanie me. Że ten świat wcale nie jest bez wad, życie takie jest. Gdy jesteś tu, blisko mnie, czego więcej chcieć? Zanurz melodię dwóch serc. Zapatrzeni w siebie, ty i ja, los darował nam każdego dnia myśli i marzenia, które wiodły nas przed siebie w dal. Nie potrzeba przecież zbędnych słów, zawsze swym spojrzeniem do mnie mów. Ty wiesz, niech ta melodia dwóch serc wszystko opowie ci, dobre zmieni, złe dni i ukoi żal. Czy to na jawie, czy w śnie, jesteś blisko mnie tak, że aż tchu jest mi brak, kochanie me. Niech ta melodia dwóch serc powie ci, że ten świat wcale nie jest bez wad, życie takie jest. Gdy jesteś tu, blisko mnie, czego więcej chcieć? Zanurz melodię dwóch serc. Naszym dzisiejszym gościem w programie jest Aleksander Martinez. Witamy Cię, Aleks. Witam serdecznie. I pięknie Ci dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. O, bardzo mi miło, naprawdę bardzo mi miło sobie spotkać z Wami. Aleksie, kochany, powiedz nam, skąd Ty do nas przyjechałeś? Z Katowic. Z Katowic, właśnie, z Katowic. Dlatego, bo jakby przyleciał z tego kraju, o którym za chwilę Tereska powie, to
nie zapłaciłby mandatu, a że przyjął z Katowic, to na A1, panowie od szeryfa, myk go, nie, tam 110 jest, tam trzeba uważać. No nie widziałem, że tam jest 110, bo A4, a ten autostrady sam się jest... No. 130, 140. Ile nie, posiadała, nie. Jak to mówię, nie? A ja mam 120. Katowice, czyli nasz synek. Czy ty umiesz go dać po śląsku? Wiesz co, rozumiem większość, ale żona nigdy nie mówi, jak jest po śląsku, ale dziadkowie to tak. Aha. Czyste Ślązacy. No to bardzo, nasz synek, Teresa. Nasz synek. Jeszcze trochę z nami pojeździsz, to... Dobrze. Aleks, pochodzisz z Filipin, tak? Tak, tak? Tak. Powiedz mi, jak długo trwa taka podróż od nas? Wiesz co, zależy jakie są wykupić ten bilety, bo jakie są tańce, no to długo się leci, czasami nawet 45 godzin. O. Bo to każdy, gdzieś tam na przykład 3 samoloty może... Czyli z przesiadkami. To podróżę ostatnio... idzie ślub i rozwód. No, wtedy. Ostatnio jak lecieliśmy, no to tak 19 godzin. Oj, to bardzo długo. No, długo, daleko. A jak często odwiedzasz rodzinne strony? No, nie tak często. Ostatnio to było 2010, a 2019 my chcieliśmy nawet lecieć tam, ale było już zamknięte całe, bo to przez pandemię, więc w tym roku lecieliśmy. No to jest 13 lat. Tak. Ale ja mam nadzieję, że mama widziała całą relację z Poznania, twoja mama. Tak, tak, widziała. I jej się podobało. Bardzo. Pięknie było. Powiedz, od kiedy jesteś w Polsce? 97 jesteś. 97 rok. 97 to jest... To jest kawał czasu, nie? Tak. To ty żyj od mojej kobiety, nie? Bo ona jest Rybnej. No dopiero jak mnie poznała, to jest normalnie ze Śląska. Dobrze, to pięknie pozdrowiamy. Roztomili do naszego gościa. Powrócimy za małą chwilę. Szepcze wiatr, żem dziewczynie serce skradł. Czarnej malowanej zrobię wszystko dla niej, oddam tobie miła cały świat. Czarne oczy, kasztanowe włosy. Zakochałem się w dziewczynie, co ma piękne oczy. Kochać cię kochana i od nocy aż do rana twoje usta tak całować chcę. Kochać cię kochana i od nocy aż do rana w twoje czarne oczy patrzeć chcę. Szepcze las, że mi serce swoje dasz. Kusisz mnie swym wzrokiem, mrugasz czarnym okiem. Tak pokochać można tylko raz. Czarne oczy, kasztanowe włosy. Zakochałem się w dziewczynie, co ma piękne oczy. Kochać cię kochana i od nocy aż do rana twoje usta tak całować chcę. Kochać cię kochana i od nocy aż do rana twoje czarne oczy patrzeć chcę. Czarne oczy, czarne oczy.
ma piękne oczy. Kochać, kochać cię, kochana, i od nocy aż do rana twoje usta tak całować chcę. Kochać, kochać cię, kochana, i od nocy aż do rana w twoje czarne oczy patrzeć chcę. No i Rostomili, wracamy do rozmowy z naszym gościem, Aleksem. Aleks, z tego co wiem, to występowałeś w różnych zestawieniach. W duecie, bo widziałam z panią w duecie, z orkiestrą. Tak, z orkiestrą też, prawda jest. A do dzisiaj współpracuję z nimi. No i z nami Szlagierowej z humorem też. No, jak najbardziej. A powiedzam, wiesz co, bo to już nie o to chodzi, że ja, ale widzowie są bardzo zainteresowani. Twój pierwszy kontrakt, ile ty miałeś lat? I gdzie to było? Nie pamiętam, ile miałem lat, ale to było w Dubaju, a potem gdzieś tam w Omanie. A ja słyszałam, tak, że to był hotel w Dubaju. Jest hotel Palm Beach. Palm Beach, tak. Później był Oman. Oman, to był hotel, golf hotel, a teraz jest Crown Plaza, to naprawdę to jest pięćgwiazdowy hotel. Tam się jeszcze wybieram. A to jest blisko Jankowic. Polecam. Tak, i później przyjechałeś na kontrakt do Polski. Tak? Zgadza się. Zgadzam się. A słyszałam, że bardzo nie chciałeś przyjechać do tej Polski. No ja byłem jedyny, który nie chciałem polecieć do Polski, bo miałem już, tak jakby czekałem już na taki kontrakt, poważny kontrakt w Japonii. Tylko cały zespół, oni bardzo chcą polecieć do Polski, bo zobaczyć Europę i śnieg. No wiesz, to jest atrakcja, nie? No i w tej Polsce, drogi Aleksie, zostałeś. Zostałeś, tak, nie chciałeś, a widzisz? Tak, ja zostałem. Bo poznałeś swoją żonę. Tak, zakochałem się. Zakochał się Aleks, poznał żonę. A żona jest z jakiej miejscowości? Żona pochodzi chyba z Siemianowic, tak? Nie wiem. Ona jest w Katowice, ale dziadkowie są w Siemianowice. Żanetko, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam, kochanie. I piękna córka Vanessa. Tak. Także słuchaj, i tak się to stało, że Aleks u nas został. Ale to jest coś pięknego. No, to jest historia na książkę. Japonia odłożyć na bok, czy lecieć do Polski, czy żeby zobaczyć śnieg. Jakby to było, a Martyna jest teraz, to oba lecimy do Japonii zobaczyć śnieg. Bo widzisz, u nas luty i temperatura wiosenna. No co będziemy, kochani, ale dobrze, gadali, że marze, idzie dobrze, tak że samo. Przyjechałeś, bardzo fajnie. Mamy okazję, wiesz, powspółpracować i posłuchać pięknych. Właśnie, jak to jest z tą współpracą? Aleksander Martinez był z nami w Poznaniu na koncercie walentynkowym, szlagierowo i z humorem. Jak to wyglądało w Poznaniu? Zobaczcie teraz. No more. My, dobra,
dobrze. Ja zrobił pięknie coś dobrego. Pięknie, Dilajla. Śpiewaj, Andrzejku, śpiewaj. Ja zrobił coś dobrego do muzyki i nie śpiewam, tak żeby... Witamy was, kochani, po przerwie. Jest nam niezmiernie miło, że z nami jesteście, a naszym gościem jest Aleksander Martinez. Aleksie, słuchaj, no my tu by tak się popuścili, pośpiewali, bo coś pięknego, ale powiedz, w jakim repertuarze się czujesz najlepiej? Muzykalowym, rozrywkowym, klasycznym? Ja jestem bardzo rozrywkowy, ale preferuję standardy. Mm-hmm. No bo to są piękne, piękne melodie, piękne słowa zawsze, a ludzie sobie to A ludzie podobają. Śpiewają, tak. Prawda, z tobą. Tak. To jest niesamowite. I tak zawsze jest na koncertach, prawda? Tak, zawsze, tak. Z tego co wiem. I dzisiaj Aleks, drodzy Państwo, obiecał nam, że zaśpiewa piosenkę. I to piosenkę jaką? Autorską. Czyli będzie premiera. Aleks, jaki tytuł? Możesz nam zdradzić? Dreaming of You. No to po angielsku. Ja się już nie umiem doczekać. Tak jest, będzie premiera w Szlagierowo i z humorem w telewizji TVT. Natomiast tu musimy dodać, że Aleks był również uczestnikiem takich programów jak... Droga do Gwiazd i Mam Talent. Właśnie, to też warto kochani, powiedzieć. Na pewno mieliście okazję oglądać i podziwiać. Ja Państwu mogę powiedzieć jedno, bo już po tych scenach różnych, różnistych kręca się ponad 40 lat. Może ktoś nie wiedzieć, ale PESEL nie kłamie niestety. I powiem Państwu, że Aleks urzekł mnie oprócz pięknym występem, głosem, co jest wiadome i coście Państwo już mogli zobaczyć, to niebywałą kulturą sceniczną. Naprawdę bardzo mało jest takich wykonawców, którzy tak ową kulturę sceniczną mają. Bardzo skromny, ale wielki. Naprawdę skromny, ale wielki, dokładnie. Fajnie się to ujęło. Aleks, ja jeszcze zapytam o kalendarz koncertowy na ten rok. Powiedz nam coś. Jest prawie pełny. No ale dziwisz się. Wcale nie. Ja wcale też nie, nie dziwimy się. Mamy marzec, kalendarz Aleksa zapełniony i naprawdę było nam niezmiernie miło, że w tym twoim świecie muzycznym wielkich koncertów, dużych koncertów znalazłeś również czas, Aleks, na Szlagierowo i z humorem. Wiesz co, ja już nie będę nic mówić, ale ja wiem, że Aleks znowu znajdzie czas, także Aleks. Roztomili, skoro są my już przy koncertach, to posłuchajcie, kiedy odbędą się teraz najbliższe. 9 marzec, Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, Dzień Kobiet Szlagierowo i z humorem. 10 marzec, Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach, koncert rejestrowany telewizyjnie. Wystąpią Edek Dworniczek, Klaudia i Kasia Chwołka, Mateusz Troll i przyjaciele, Duo Fenix, Dwa Feniki, zespół Atomy, Metrum Reni Marko oraz Kordian z zespołem. Zapraszamy na cykl koncertów szlagierowych z humorem z okazji Dnia Matki. 12 maj, Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Wystąpią Kola i Jula, Metrum Reni Marko, Paweł Siluk-Steiner, Mateusz Troll i przyjaciele. 19 maj, Toruń, Dzień Matki Szlagierowo i z humorem. Wystąpią Zespół Harmonik, Kola i Jula, Mateusz Troll i przyjaciele, Metrum, Reni i Marko oraz Kordian z zespołem. 25 maj, Wolsztyński Dom Kultury. Na jednej scenie wystąpią Aneta i Norbert, Tomasz Calicki, Metrum Reni i Marko oraz zespół Harmonik. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.mediatonmyślnikart.pl oraz na fanpage'u Szlagierowo i z humorem. Serdecznie zapraszamy! Śląska, lubię fajnych chłopów mieć. Jo jest dziołcha ze Śląska, jo godą bo umia dobrze uważyć. Te kochopy właśnie chcą, te karlusy ze Śląska, tak przystoi mi fest. Te karlusy ze Śląska,
Andrzeja Fest, te Karlusy ze Śląska i odgodą po. Lubią se dobrze pojeść, takie chopy właśnie są. Czwarno jest, umia dobrze tańcować i każdy Ślązok o tym wie. Jo jest dziołcha ze Śląska, jo godą bą. Umia dobrze podrywać, ufa już do godą bą. Te Karlusy ze Śląska, oni wiedzą, że jo jest wiela warto. I każdy już przekonał się, jo jest dziołcha ze Śląska, ufa godą bą. Szanuj taką dziołczka i ten kobiet za żona ją. Przypominam, drodzy Państwo, że naszym dzisiejszym gościem jest Aleksander Martinez. Aleks, nie podarowaliby mi tego, bo ja Cię muszę przepytać teraz troszeczkę. Słuchaj, co, jak i gdzie? Powiedz, kim jesteś z zawodu? O, ja jestem marynarzem. Pięknie. Ty to słyszałeś? No, czyli ale... oficerem, kurczy, tak, śpiewającym. Tak. Można powiedzieć tak, ale... Jako marynarz nigdy nawet nie myślałem, że będę pracować na tym, bo naprawdę moja pasja jest śpiewaniem. Więc poszedłem na moje pasję, jest moje zawód. Czyli śpiewaniem, drodzy Państwo, śpiewanie jest pasją Aleksa. Ale kurczę, to jest taki talent samorodny. No, to jest niesamowite. Mieliśmy się okazję przekonać. I technicznie, no. I wszystko. No słuchaj, no wielkie brawa, no. Co mam powiedzieć, ty marynarz, no oficer nasz. Nie zawsze powiedzieli, że ja z marynarką mam dużo wspólnego, bo wyglądą jak boja, nie? I to, co się tam bierze. Ale... Powiedz mi, kto w rodzinie, w domu rodziny był umuzykalniony? Kto tam te talenty? Czy byli tacy? Ogólnie na Filipinach większość ludzi lubią śpiewać. Mhm. A na moje rodzinę, pamiętam, jak moja babcia śpiewa, to można powiedzieć zawodowo na ten czas.
bo ona też występowała w telewizji, takiej lokalnej, ale nie słyszałem, jak ona śpiewa. A mój wujek to też śpiewa, ale tylko na podwórku. I najgorsze jest to, że mój brat, który lepszy głos niż ja, wow, ale on śpiewał tylko w domu. Raz poprosiłem go, żeby śpiewać na scenę, ani jedno słowo nie śpiewał. Taką trymę. A ja uwielbiam na scenę. No widzisz, patrz jak to wszystko, nie, się układa. A braci masz ilu? Powiedz, rodzeństwa. Jak z rodzeństwem właśnie? Mam jedną siostrę i 4 braci. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No. A słuchaj, siostra śpiewa? Też pięknie śpiewa. Czyli wszyscy pięknie śpiewają. Widzisz, Andrzejku, jak to jest. No z niczego nie ma nic, coś musi być w genach i tak jest właśnie u Aleksa. A jakieś hobby masz? Czy masz czas w ogóle na te hobby? Mój hobby chyba tylko gotowanie. Słuchajcie, a ja słyszałam, że Aleks bardzo dobrze gotuje nie tylko kuchnię międzynarodową, bo wiem, że z żoną gotują, ale polskie dania, kluski, rolady i tedy. Ty żartujesz poważnie? Tak. Rolada? Tak. Umiesz? Wiesz, ja już mieszkam tutaj 26 lat, a uwielbiam roladę, uwielbiam bigos, żurek, więc moja żona mnie nauczyła na te danie. Bigos, żona potwierdziła. Rolady. No. Nie mogę się zapytać, bo nie będzie wiedział, co chodzi, czy na maszynie Singerce szywane, bo tam dużo nici trzeba. No ale to się zostawimy. Słuchaj, marynarz, co pięknie gotuje, pięknie śpiewa, dobrze gotuje, pięknie śpiewa. Szok. Żono. Chylimy czoła. Perełka w domu. Dokładnie, tak by można powiedzieć. Aleks, słuchaj, pogadałoby się jeszcze i dużo jeszcze byśmy się wypytali ciebie, ale może jeszcze będzie okazja następnym razem. Jak najbardziej, zawsze jestem do ręki. Pod ręką. Bardzo nam miło, dziękujemy. Bardzo przepraszam moje słowo, bo polskie to jest dla mnie to jest naprawdę trudny język. Ale my cię rozumiemy. No to dobrze. Bardzo ci dziękujemy za spotkanie, ja również, że przyjechałeś. Dziękuję. Wiemy, że jesteś bardzo zajęty, że znalazłeś czas, no ale wiesz, widzowie się ucieszą, że zobaczą cię w studiu, nie tylko po prostu na koncercie, bo jedni widzieli cię na koncercie, jedni cię znają z relacji. Także bliżej cię poznać, coś więcej się dowiedzieć. Naprawdę zrobiliśmy chyba wam dużą niespodziankę. Tak, drodzy widzowie. Aleks, się, kochani, widzimy z państwem. Tak, my się za widzimy. Za tydzień już. Dokładnie. Ale jeszcze do Aleksa mam tak po filipińsku. Czy u was jak? Po filipińsku mówicie, czy macie język, nie wiem, angielski? My mamy swój ten, filipiński język, jako... Mhm. Tagalski to jest tak jakby nazwy ogólny język, ale każdy wyspę, każdy rejon ma swoje. Nie mogę nawet powiedzieć, co to jest dialekt, bo naprawdę to zupełny język. Tam jest bardzo dużo. Aleks, bardzo ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, że znalazłeś czas i przyjechałeś do naszego studia programu Szlagierowo i z humorem, więc masz teraz okazję pozdrowić wszystkich widzów telewizji TVT. Ja chciałbym podziękować za zaproszenie tutaj i pozdrowić wszystkim widzów na ten program Szlagierowo i z humorem w TVT. I chciałbym pozdrowić moją żonę, moją córkę i moją rodzinę na Filipinach, bo na pewno też oglądają. No to pięknie pozdrawiamy, a umiałbyś to zrobić jeszcze w twoim języku, po filipińsku? Po filipińsku, o. Kumusta kaninyong tanan, di akong narekaroon sa Slagerobo is humorem. Usa sa ilang bisita dere ug mangumusta ko sa ako ang ginikanan sa Cebu, sa akong asawa nga ug sa akong anak ug sa tanan nga karon nga naglantaw ni ining programo. To znaczy, powiem państwu, Aleks powiedział: spójrz, misiu, jak filipiński podobny jest do polskiego. Bardzo fajnie. Ale że jeszcze pamiętasz. Bardzo ci dziękuję. Ale to jeszcze, tak, dziękujemy, no. Ale to jeszcze nie koniec. Nie. Aleks nam obiecał,
że zaśpiewa piosenkę i będzie to premiera. Aleks, bardzo prosimy. While your memory hands me every time to face the world within tonight. My health is hard, come on and survive. I feel my chance of being with you. Now I pay the price to let you go. Sweet caress, dreaming of you is the only way to tell you how much I miss you. I need you, please come back to ease the pain. Dreaming of you is the only way to have you once again. Zresztą mieli było niezmiernie miło zagościć w waszych domach. Do zobaczenia już w kolejny weekend. Kochani, widzimy się w programie Szlagierowo i z humorem o godzinie 19. Andrzej, Teresa, do zobaczenia.